Cześć, nazywam się Piotr Małyniak i witam Ciebie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak zaprojektować przykładowy prosty kolektor dorotowy. Uprzednio pokazywałem Ci różnego rodzaju operacje, takie te podstawowe. Do tego, żeby można było zaprojektować, powiedzmy, no, jakiś typowy kolektor dorotowy, potrzebna jest jeszcze jedna, wyciągnięcie po ścieżce. I teraz właśnie Ci to pokażę. Zaczynajmy. Do wyciągnięcia po ścieżce oczywiście startowo wyprowadzę sobie szkic na jakiejś określonej płaszczyźnie. Może być to szkic ze spline'u, który tutaj możemy sobie, powiedzmy, dowolnie kształtować w danej płaszczyźnie, akurat w tym przypadku, jeżeli jest to płaski szkic. Może być to szkic prostych, w jakiś tam odpowiedni sposób zaokrąglony. Ten szkic nazwany jest ścieżką. W przypadku, kiedy już posiadamy ścieżkę, mogę do tej ścieżki przypisać startową powierzchnię, na której wygeneruję określony przekrój, który będzie jakby moim profilem. Jak to zrobię? Geometria odniesienia, płaszczyzna i zaznaczam nasz spline oraz jako drugie odniesienie jeden punkt, na którym stworzona zostanie płaszczyzna. Jak już widać, ta płaszczyzna jest bezpośrednio połączona z naszą ścieżką. W przypadku, kiedy narysuję sobie na tej płaszczyźnie jakiś określony profil, no powiedzmy, jak to będzie koło, mamy jakby te dwa szkice, pomimo tego, że są niezależne, mamy już je powiązane. No i w tym przypadku możemy dokonać operacji właśnie wyciągnięcia po ścieżce. Jak to robimy? Wstaw, dodanie baza, wyciągnięcie po ścieżce. Program nas się pyta, jaki element, czyli jaki szkic jest naszym profilem. No i w tym przypadku oczywiście naszym profilem jest ten okrąg. Ścieżką jest wcześniejszy szkic. Tutaj to, co jest ważne, to trzeba pamiętać o tym, że muszą być to dwa odrębne szkice. No i dzięki temu uzyskujemy już taką, no, można powiedzieć, trochę bardziej skomplikowaną geometrię. Zaraz pokażę, w jaki sposób można stworzyć wyciągnięcie po ścieżce z wykorzystaniem linii prostych i ewentualnie promienia zaokrąglenia. Tutaj, jak widzisz, jest to jakby taka pełna geometria. W tym przypadku można również posiłkować się operacją skorupy. Skorupa, pamiętasz, że wykorzystywałem ją najprawdopodobniej w poprzednim filmie. Wprowadzam tutaj wartość, powiedzmy, startową grubości skorupy na 1 mm akurat. Zaznaczam miejsca, te, które będą miejscami otworzonymi, jakby sprawdzam, w jaki sposób to wygląda w podglądzie. W podglądzie, no i tutaj zapisuję i mamy już taką jakąś piękną kształtkę, która generuje nam jakiś przewód o stałym przekroju. Tutaj pokażę teraz Tobie, jak zrobić podobny element, powiedzmy, z wykorzystaniem linii prostych i promienia zaokrąglenia. Następnie. I znowu, na razie posiłkujemy się pojedynczymi powierzchniami. Nie generujemy szkicu 3D. Mamy dwie proste, tak? Jak popatrzymy się, one są połączone tutaj tym wspólnym punktem. Żeby to było naturalne, no to musimy wygenerować jakiś tam promień zaokrąglenia. No i tutaj, w tym przypadku, mamy jakiś tam promień zaokrąglenia, powiedzmy 120 mm i określamy go jako, powiedzmy, ten promień, który jest promieniem docelowym. W tym przypadku znowu, posiłkując się taką samą metodą, tak, tworzę elementy potrzebne mi do wygenerowania właśnie wyciągnięcia po ścieżce, czyli tutaj będę potrzebował na pewno jeszcze drugiego
szkicu, abym mógł wstawić nasz profil. A znowu posiłkuję się przy tym. Tutaj generalnie chodzi o to, żeby pokazać sposób, a nie po to, żeby wygenerować jakiś konkretny przekrój. I znowu mamy dwa profile, które generują. Jeden generuje nam ścieżkę, drugi generuje nam ten konkretny profil przekroju. Wstaw, dodanie baza, wyciągnięcie po ścieżce. I znowu to samo. Profil, ścieżka. I mamy tą samą sytuację. Znowu skorupa. Jest to przewód, więc w tym przypadku oczywiście przelotowy. I tak jak widać, kolejna kształtka nam, można powiedzieć, się udała. Kolejny przykład to jest ewentualnie już powiedzmy szkic 3D. No i tutaj można wykorzystać ten szkic 3D do naszego tego kolektora, który będziemy rysowali. Nie będę go wykorzystywał, bo generalnie wykorzystuje się go przy takiej dużo bardziej zaawansowanej geometrii. Tutaj w kwestii wykorzystania przykładu kolejny przykład to jest możliwość wykorzystania szkicu 3D do tego, żeby wygenerować powiedzmy jakąś tam skomplikowaną, bardziej skomplikowaną geometrią. Tutaj tabulatorem mogę przestawić osie, w których kierunkach się poruszam. Widzimy, że teraz jest Z, X, tak jest X, Y, tak na płaszczyźnie X, Y, Y, Z, no i jeszcze Z, X. Ok, mamy taką, powiedzmy, jakąś tam geometrię, która zmienia swoją charakterystykę w trzech wymiarach. Tutaj oczywiście możemy wprowadzić określone promienie zaokrąglenia i również już będziemy mieli powiedzmy taki zakrzywiony trochę przewód. Przewód ten charakteryzuje się tym, że oczywiście jego kierunek się konkretnie zmienia, tak? Na dwóch płaszczyznach. Więc w tym przypadku jest dużo bardziej skomplikowane. Zatwierdzam go i znowu adekwatnie wprowadzam geometrię, odniesienie, płaszczyznę jako pierwszy punkt, jako pierwszy odnośnik wprowadzam punkt, drugi odnośnik wprowadzam odcinek poprzedniego szkicu, tak? No i dzięki temu mamy powierzchnię, która jest prostopadła, tak? Do danego dodanej ścieżki. Na podstawie tego mogę oczywiście sobie wygenerować kolejny szkic. No i tutaj znowu przykład, jako przykład wprowadzamy okrąg. Dodanie baza, wyciągnięcie po ścieżce, ta sama sytuacja. Zwróćcie uwagę, że jest to generalnie bardzo, bardzo proste. Tak, i już mamy taką fajną, zakrzywioną rurę, która powiedzmy jest podobna, załóżmy, do jakiejś kawałka rury wylotowej bądź dolotowej. Tutaj widzimy, że przypadkowo dobrana średnica generuje bardzo grubą ściankę przy ściance 10 mm, tak? Grubościenna strasznie rura. Powiedzmy, że wprowadzimy wartość grubości ścianki równą 3 mm. No i mamy, powiedzmy, taką zakrzywioną rurę. Co jeżeli chcemy zmienić przekroje, czyli na przykład w starcie chcemy mieć jakiś okrąg, a na końcu chcemy mieć określoną elipsę, powiedzmy. No to wtedy musimy wykorzystać kolejną operację. Tą kolejną operacją jest wyciągnięcie po profilach.
Kolejną przydatną opcją, kolejną przydatną operacją jest wyciągnięcie po profilach. Wyciągnięcie to pozwala na wygenerowanie powiedzmy jakiegoś tam przewodu czy jakiejś geometrii, która charakteryzuje się różnymi profilami wejścia i wyjścia. Jeżeli poskładamy sobie takie powiedzmy odcinki składające się z kilku różnych profili, no to się okazuje, że możemy właśnie też wygenerować dosyć skomplikowaną geometrię. Również jest to operacja przydatna w sytuacji generowania właśnie przekrojów kanałów, chociażby dorotowych układu dorotowego silnika. Jak to się robi, już pokazuję. Zróbmy to startowo oczywiście na jakiś tam zróbmy to startowo na jednej płaszczyźnie. Wygenerujemy sobie powiedzmy startowy profil. Niech to będzie jakaś filipsa. Mamy. Niech to powiedzmy będzie nasz profil wyjściowy. Teraz zobaczmy, jak wygląda płaszczyzna. Płaszczyzna, na której jestem, płaszczyzna, na której ten szkic jest narysowany, to jest płaszczyzna przednia. Jeżeli wprowadzę sobie kolejną płaszczyznę, która będzie oddalona, będzie równoległa i oddalona od tej płaszczyzny jakąś określoną wartość, powiedzmy, niech to będzie wartość 100 mm. Tutaj sobie odwrócimy, żeby było wygodniej. Tak to. Dzięki temu mogę sobie wygenerować, powiedzmy, na tej kolejnej płaszczyźnie kolejny szkic. I tutaj w tym przypadku niech to będzie jakiś tam okrąg. O, widzimy, że jest to okrąg. Tak? Wykorzystując dwa odrębne szkice, możemy teraz wygenerować geometrię, która będzie bazowała na dwóch różnych profilach. Wyciągnięcie po profilach, czyli wydanie baza, wyciągnięcie po profilach, no i przedstawiamy informacje o tym, które to są profile. Pierwszy profil. Mamy elipsę, drugi profil to jest gdzieś nasz okrąg. I tutaj mamy jakby taki wskaźnik zmiany parametrów przekroju. O, w zależności od tego, jak my sobie go ustawimy, tak ten nasz profil będzie się zmieniał. Oczywiście, żeby profil był symetryczny, no to najlepiej jest go ustawiać zgodnie z określonymi płaszczyznami. W przypadku, kiedy chcemy, żeby on, powiedzmy, się zmieniał, czyli sama bryła była asymetryczna, no to tak jak widać, przesunięcie na jednym bądź na drugim szkicu generuje zmianę. I w tym przypadku uzyskujemy jakąś taką geometrię. Można powiedzieć, że jest ona dosyć ciekawa. Tak jak widać, kompletnie nieprzydatna, jeżeli chodzi o geometrię, powiedzmy, układu dorotowego. Ale jeżeli byśmy uwzględnili, powiedzmy, zmianę szkicu na jakiś inny, czyli tutaj wygenerujemy sobie, powiedzmy, jakiś przekrój prostokątny z okrąglonymi narożami. Tak. O. No to okazuje się, że już, powiedzmy, jest to dosyć podobne, tak, do elementów układu dorotowego. Wykorzystuję również tutaj operację skorupy. Sprawdzę podgląd, gruba ścianka, niech to będzie 3 mm. O. No i tutaj w tym przypadku mamy już jakiś taki, powiedzmy, podstawowy port. Jeżeli byśmy uwzględnili chociażby
możliwość wydania takich samych portów w określonym kierunku, no to okazuje się, że już to będzie pierwszy jakby stopień do stworzenia kolektora dolotowego, powiedzmy jakiegoś tam silnika wielocylindrowego. I to teraz właśnie będziemy czynić. Jak generalnie za to się w takim układzie zabrać? Generalnie, jeżeli chodzi o silnik spalinowy, no to charakteryzuje się tym, że jeżeli ma więcej niż jeden cylinder, no to dobrze by było, żeby te wszystkie cylindry generowały takie same przyspieszenia wału korbowego po każdym suwie pracy. Żeby tak było, no to muszą być oczywiście jednakowe warunki pracy wszystkich cylindrów, czyli teoretycznie no, siły, które oddziaływują z cylindrów na wał korbowy powinny być takie same. Żeby to uzyskać, musi być oczywiście jednakowe napełnienie. Czyli w jaki sposób to można uzyskać? Chociażby przez zastosowanie powiedzmy takich samych warunków przepływu. Wiem z doświadczenia, że nie zawsze tak jest, że jednakowe kanały generują te same warunki przepływu. Jest to podyktowane chociażby jakąś tam wspólną objętością zbiorczą. Niemniej jednak w teorii wygląda to w ten sposób, że faktycznie generując projekt jakiegoś korektora dolotowego, zakładamy oczywiście warunki startowe, które mówią o określonej długości rury, o określonej objętości oraz że geometria, powiedzmy, tych kanałów dolotowych jest taka, która zapewnia ten sam parametr napełnienia. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to możemy sobie, powiedzmy, uprościć tą konstrukcję i tutaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób można zrobić kolektor przy wykorzystaniu właśnie oprogramowania SolidWorks oraz tych operacji, które wcześniej poznaliśmy. Tutaj od razu mówię, że nie jest to oczywiście ostateczna wersja, tak? Bo im bardziej skomplikowany projekt, tym po prostu wymaga on więcej czasu. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać przykład, w jaki sposób można do tego podejść, jakie operacje wykorzystać, a w kwestii ćwiczenia i indywidualizacji jakby każdego projektu, no to jest oczywiście kwestia czasu. Jak zatem podchodzimy do projektowania geometrii, powiedzmy, korektora? Jeżeli już mamy wszystkie te parametry wejściowe ustalone, czyli gdzieś tam wykonaliśmy jakiś określonych pomiarów, wykonaliśmy wstępne obliczenia, no to możemy przejść do wygenerowania geometrii. I tutaj są jakby dwie metody. Pierwsza metoda jest to startowo generowanie rdzenia tego korektora. Jeżeli jest to rdzeń oparty na jednej wspólnej objętości, bądź generowania geometrii już zewnętrznej. I tutaj przy wykorzystaniu chociażby operacji skorupy do wewnątrz. W sytuacji, kiedy generujemy, powiedzmy, korektor z wykorzystaniem operacji skorupy na zewnątrz, no to tutaj z automatu na start posiłkujemy się takowym rdzeniem. Jak teraz te wszystkie operacje połączyć? No to właśnie to zrobię. Nowy. Zróbmy w ten sposób, że cały ten kolektor będzie miał proste jakieś tam kanały. On może gdzieś tam będą zaokrąglone w jednej płaszczyźnie. Czyli narysujemy sobie, powiedzmy, na płaszczyźnie przedniej, no, chociażby jakąś tam startową geometrią. Jest to nasza ścieżka profilu, to co było przed chwilą pokazane. Okej. Mamy ścieżkę. Teraz muszę wygenerować oczywiście płaszczyznę, na której będę to rysował. Czyli tutaj pierwsze odniesienie prosta,
punkt, który generuje prostopadłą nam płaszczyznę wykostu. Dzięki temu możemy stworzyć odpowiedni, powiedzmy, szkic o określonym przekroju, tak, na danej płaszczyźnie. Zatwierdzamy, dodajemy bazę przez wyciągnięcie po ścieżce. Pierwsza sprawa, druga sprawa. No i mamy już, powiedzmy, taki element. No i tutaj w zależności od tego, czy będziemy się posiłkować rdzeniem, czy będziemy się posiłkować, powiedzmy, geometrią zewnętrzną, no to efekt, to wykorzystujemy oczywiście różne formy pracy z oprogramowaniem. Ja tutaj po prostu wykorzystam formę rdzenia, żeby stworzyć później geometrię zewnętrzną. Także generuję teraz rdzeń. Teraz sobie na jakiejś tam płaszczyźnie narysuję kierunek, względem którego będę generował szyk liniowy danego przewodu. No i wykorzystam oczywiście operację szyku liniowego. Zwróćcie uwagę, że program tutaj pyta się mnie o kierunek, tak? Pokazuję mu ten kierunek. Operację ściany bądź obiekty. Chcę mu pokazać te osobne obiekty. I program już wprowadza jakieś zmiany widoczne. Niech one będą odsunięte, powiedzmy, o 70-80 mm. Wprowadźmy popularne 4 rury. O, i już mamy 4 jednakowe kanały. Teraz w przypadku wystąpienia kolektora z pojedynczą jakąś tam przepustnicą, bądź z dwiema, załóżmy do 4 rur, no to przeważnie jest to jakaś tam wspólna przestrzeń zbiorcza. W jaki sposób można ją wygenerować? Na start można ją po prostu narysować na jednej z płaszczyzn. Co robię? Robię teraz wyciągnięcie tego konkretnego profilu. W jedną stronę, w drugą stronę. I nagle się uzyskujemy, powiedzmy, jakąś taką geometrię. Czy to musi być taka? No nie musi być. Oczywiście można to w różnoraki sposób wykonać. Startowo można wyjść z jakichś tam prostych brył, a później generować zmiany. Na przykład tutaj, tak jak w tym przypadku, generujemy wycięcie bryły. No i dzięki temu już mamy jakąś taką inną geometrię. Tak? Od góry jeszcze możemy ją obciąć. Tniemy tutaj w kolejną stronę, no i już widać, że coś tam nam to zaczyna przypominać. Tak? Teraz może zaokrąglimy pierwsze jakieś ściany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym możemy wygenerować większy promień zaokrąglenia. No, gdzieś tam znikło zaokrąglenie. Może być, że po prostu jest za duże. Ale już tutaj widać, że to dosyć fajnie wygląda. Z drugiej strony z tym zrobić nie możemy. Tutaj, powiedzmy, w ten sposób zróbmy jeszcze. No, przystałem za okrągleniem, tutaj za dużo nie podziałamy. Ale już, powiedzmy, mamy jakąś taką geometrię. Co dalej? No to zaokrąglimy jeszcze. Bardzo ciekawe to wychodzi. Zaokrąglimy to w tym miejscu. Coś, co pozwoli na jakąś
liczną geometrię, to jest jakieś tam 10 mm. No i może zaokrąglimy jeszcze tutaj tą końcówkę. No i przeważnie jeszcze oczywiście co? Zaokrąglone są wejścia. No to tutaj też to zaokrąglimy. Spróbujemy, 20 będzie? Będzie. O! Już mamy taką trochę bardziej skomplikowaną tą geometrię. Jeszcze możemy ewentualnie tutaj tę ścianę przed nią zaokrąglić i wprowadzimy może jakiś blok. Okay. O, stosunkowo duży nam ten kolektor wyszedł. 40 w jedną. 42, załóżmy, tak, mamy jakąś tam pełną geometrię. I już powiedzmy mamy takowy rdzeń. Tutaj, żeby oczywiście, jeżeli będzie to miało formę odlewniczą, to nie ma siły, tutaj też gdzieś musi być zakrąglone. Pomimo tego, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, w rzeczywistości tak to wygląda. Mamy rdzeń, powiedzmy, kolektora. Aha, jeszcze tutaj też możemy zaokrąglić. Kryk. Radę na 40, nie na radę. Na 10, 30, no to 20, 15. Dalej, będzie 10. 10 mm. I mamy taki rdzeń kolektora. Tak? Wykorzystam teraz operację skorupy. Niech ścianki mają tutaj w dobrym porsze 3 mm. Pokazuję parametry oczywiście wejścia, wyjścia. Zaznaczam skorupę na zewnątrz, załóżmy, i pokazuję podgląd. Pyk. I mamy już, no powiem Wam, że skomplikowany taki kolektorek. Tak, jeżeli teraz sobie powiedzmy na jednej, na jednym porcie wprowadzimy jakiś tam element połączeniowy, a niech to będzie jakaś tam prosta geometria. Aj, źle. Niech to będzie jakaś prosta geometria. Tutaj mamy środek. To tak, do tego powiedzmy, niech to będzie jakiś tam otwór, oczywiście jak się projektuje taki kolektorem, to trzeba uwzględnić wszystkie warunki przyłączeniowe. Tutaj generalnie chodzi mi o to, żeby pokazać tylko ewentualnie sposób, tak? Wszystkie rzeczy. Okay. Konstrukcja spawana. Generuję teraz przyłącza. Wykorzystuję oczywiście odpowiednie kontury. To. I już mamy przyłącze. Teraz do tego zastosuję krzyż liniowy. Pokazuję kierunek. Operacje bądź obiekty, tutaj mogę sobie wprowadzić obiekty, odwrócimy
No i dzięki temu, że program zapamiętał. Nasze parametry szyku, to mamy właśnie taki element. Teraz, żeby można było tutaj powiedzmy coś tam zaokrąglić, no to jako odrębne obiekty musimy to połączyć. I teraz operację połącz. To z tym, z tym, z tym i z tym. Teraz mamy praktycznie wspólną bryłę, która umożliwia nam chociażby stworzenie promienia pomiędzy tymi dwoma elementami. No ale to będzie tam powiedzmy 5 mm. 2, 3, 4. Ok, no i dobrze by było jeszcze mieć do czego przykręcić jakąś przepustnicę, tak? No to na wlocie. Szukamy środka. Jest środek. Jest. No, powiedzmy, że to będzie jakiś taki element. Generujemy teraz odrębny obiekt. Tak, i tutaj jeszcze wygenerujemy otwór montażowy. Zrobimy sobie odbicie lustrzane w jednej osi, odbicie lustrzane w drugiej osi. Już tutaj elementy do względem tego. Mamy otwór kolejny, a jeszcze lustro elementów. Raz, dwa, względem tego. Znowu generujemy 10 mm. No i tutaj już widzimy jakieś przyłącze. Jest ono trochę ordynarne, ale możemy oczywiście je złagodzić. Zaznaczymy sobie promienie. Krawędzie, w których będziemy chcieli zmienić promień. To też tylko jakoś w miarę prostronnie wyglądało. O, może 23. Ok. Tak, i znowu operację połącz jedno z drugim i wygenerujemy tutaj jakieś tam zaokrąglenie. A niech to będzie nawet takie duże. Co? Ukryjemy sobie to. I mamy taki kolektorek dolotowy. Tak, tutaj oczywiście jest jeszcze kilka innych elementów w kolektorze dolotowym w postaci odrębnych gniazd, chociażby na takie elementy jak map sensor, jakieś przyłącze do wspomagania układu hamulcowego czy do jakichś innych elementów pneumatycznych. No ale tutaj w tym przypadku mam nadzieję, że wystarczająco w prosty sposób pokazałem jak można generować właśnie taką geometrię kolektora. Cała reszta to już jest tak na dobrą sprawę tło. Jak popatrzymy się na ten model, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale zajęło to powiedzmy kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Wiadomo jest, że przy wykonaniu modelu docelowego, czyli takiego, który ma pasować pod daną konstrukcję, no to trzeba dużo pracy poświęcić na proces przygotowawczy. Czyli pierwsza sprawa to jest kwestia określenia warunków montażowych, tak, warunków brzegowych, do czego to ma służyć, w jaki sposób powinno być skonstruowane. I dopiero wtedy zajmujemy się modelowaniem docelowym, tak, jakiejś tam geometrii.
sprawdzamy jej parametry. Można tu również wykorzystać jakiś pakiet, powiedzmy CFD, który jest na wyposażeniu, jeżeli korzystać powiedzmy na tego typu oprogramowanie. Z wykorzystaniem właśnie pakietu CFD, to jak najbardziej można wykorzystać go właśnie do sprawdzenia, powiedzmy, w jaki sposób będzie w jaki sposób będą wyglądały przepływy w takim kolektorze. Oczywiście jest to dosyć uproszczony model, niemniej jednak bardzo mocno przybliża do optymalizacji konstrukcji. Cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Z tym odcinkiem kończę. Był on trochę dłuższy, ale końcowy, jeżeli chodzi o generowanie modeli geometrycznych z wykorzystaniem właśnie podstawowych operacji. Mam taki pomysł, żebyście zaproponowali, jeżeli oczywiście chcecie. Moim zdaniem powinniście zaproponować, jaki model chcielibyście zobaczyć. Czyli teoretycznie, co byście chcieli zobaczyć, jaki przykład z wykorzystaniem właśnie tych operacji. Podejrzewam, że będę mógł pokazać być może jakieś ciekawe triki, a na pewno czegoś nowego się nauczycie. Co ty na to? Spróbujmy w ten sposób współpracy, a od następnego odcinka postaram się pokazać kilka elementów złożeń, które będą potrzebne do generowania jakichś tam, powiedzmy, konstrukcji całych mechanicznych, bazujących na minimum dwóch częściach. Jeżeli Ci się ten film podobał, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj kciuka w górę i do następnego. Cześć!